Nazywam się Paweł Burzyński i omówię zadanie uszkodzona drukarka z pierwszego etapu Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. W tym zadaniu mieliśmy dany ciąg wyrazów i musieliśmy znaleźć najdłuższy taki podzbiór tego ciągu, że wszystkie wyrazy w nim się zawierające mogły być prefiksami jednego wyrazu. Zacznijmy rozwiązanie zadania od pewnego prostego spostrzeżenia. Przyjrzyjmy się tu wypisanym słowom. Jeżeli pewne słowo jest początkowym fragmentem innego słowa, na przykład dr jest początkowym fragmentem słowa dru, oraz jeżeli to drugie słowo jest początkowym fragmentem jeszcze innego, dłuższego od niego słowa, to wszystkie jego początkowe fragmenty są również początkowymi fragmentami tego dłuższego słowa. Korzystając z tego spostrzeżenia, możemy zauważyć, że wystarczy, że dla każdego słowa policzymy, ile pozostałych słów zawierało się w nim jako jego początkowe fragmenty i wypiszemy tą maksymalną wartość. Zastanówmy się, jak możemy to zrobić. Pierwszym krokiem prowadzącym do rozwiązania tego zadania będzie posortowanie wszystkich słów w kolejności leksykograficznej. Przyjrzyjmy się temu przykładowi. Tutaj mamy dany przykład z 8 słów. Posortowałem je tutaj leksykograficznie. I przyjrzyjmy się, co tutaj będzie się działo. Zauważmy przede wszystkim, że dla każdego słowa wszystkie słowa, które zawierają się jako jego początkowe fragmenty, będą występowały w tej kolejności przed nim. Mianowicie każde słowo, dwa słowa o takie, że jedno zawiera się w drugim, to wcześniejszym leksykograficznie będzie to, które jest krótsze. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób możemy to liczyć. Pierwszym podejściem do tego zadania, podejściem brutalnym jest, dla każdego słowa po kolei przeglądanie wszystkich wcześniejszych słów i znajdywanie maksimum spośród tych słów, które były jego początkowymi fragmentami. Zauważmy, że to rozwiązanie będzie miało złożoność kwadratową, gdyż dla każdego słowa musimy przejrzeć wszystkie słowa, które występują przed nim oraz sprawdzić, czy są one jego początkowymi fragmentami. Tutaj wypisałem przykładowy przebieg takiego programu. Te wartości oznaczają, ile słów wcześniej dla każdego z tych słów zawiera się jako ich początkowe fragmenty. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób możemy przyspieszyć nasze rozwiązanie. Zauważmy, że nie jest optymalnym przeglądanie wszystkich wcześniejszych słów. Możemy skorzystać z wyniku dla słowa poprzedniego. W tym miejscu możemy poczynić kluczowe w tym zadaniu spostrzeżenie. Mianowicie, dla pewnego słowa, wszystkie słowa, które zawierają to słowo jako pewien swój początkowy fragment będą występowały w tej kolejności obok siebie. Widać to tutaj na tym przykładzie. Spójrzmy na przykład na słowo dr i zauważmy, że wszystkie słowa, które zawierają to słowo jako swój początkowy fragment, występują obok siebie. Tak samo będzie z każdym innym wyrazem. Mogłoby się wydawać, że zadanie jest już prawie rozwiązane, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystkie słowa z optymalnego rozwiązania będą występowały obok siebie w takiej kolejności. Nie jest to niestety prawda. Można to dostrzec na tym przykładzie. Na zielono zaznaczone są słowa z optymalnego rozwiązania wielkości 4. Jak widać, na przykład pomiędzy dwa z optymalnych słów wpadło nam się słowo droga. Ale jak możemy sobie z tym radzić? Skorzystajmy z faktu, że to słowo będzie się zawierało w każdym następnym. Możemy sobie dla każdego prefiksu aktualnego słowa utrzymywać, ile słów wcześniej występujących zawiera się jako jego początkowy fragment. Tutaj wypisałem pomocniczą tablicę, której będziemy utrzymywać dla każdego początkowego fragmentu słowa, ile wcześniej występujących słów się w nim zawierało.
Zauważmy, że początkowo dla pierwszego słowa w kolejności, czyli dla słowa biologia, mamy tablicę wypełnioną osobami literami i na samym końcu w komórce ósmej odpowiadającej temu początkowemu fragmentowi mamy jedynkę. Zastanówmy się teraz, jak dalej możemy poprawić tą tablicę tak, aby utrzymać tablicę dla słowa DL. Możemy porównać, jaki jest najdłuższy wspólny początkowy fragment tych dwóch sąsiednich słów i jesteśmy pewni, że możemy już przepisać z tej tablicy wyżej wszystkie informacje na temat tego wspólnego fragmentu. No zauważmy, że niestety wspólny początkowy fragment słowa biologia i słowa droga są puste, a więc w tym przypadku nic nie przepiszemy. Teraz zastanówmy się, co dalej. No, na pewno, jeżeli ta literka będzie różna od tej, no to już wszystkie słowa, które kończą się co najmniej w tym miejscu lub dalej, będące początkowymi fragmentami tego wyrazu, nie mogą być początkowymi fragmentami tego wyrazu. A więc możemy od tego miejsca liczyć już tylko te początkowe fragmenty, które zawierały się w ich wspólnym początkowym fragmencie. Zauważmy, co dalej. Dalej, w miejscu końca tego słowa pojawia nam się nowy fragment, ponieważ to słowo jest swoim początkowym fragmentem oczywiście. W taki sposób tutaj otrzymujemy tablicę 0,1. Zauważmy, że nie musimy już dalej wypełniać tej tablicy do końca. Wystarczy, że zatrzymamy się w momencie ostatniej litery tego słowa, ponieważ wszędzie dalej już powtórzy się ta wartość, ponieważ nie dochodzi nam żadne nowe słowo. Żadne słowo, które jest dłuższe od słowa DL, nie może być oczywiście jego początkowym fragmentem. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Słowa DL i słowo droga mają wspólny początkowy fragment długości 2. Tak więc możemy przepisać początkowy fragment tablicy długości 2, prawidłowo w niezmienionej formie. I co dalej? Dalej, zauważmy, że dla słów drog, będą one miały dokładnie tyle samo wcześniejszych słów będących z początkowymi fragmentami, co słowo DL, ponieważ w międzyczasie nie pojawiło nam się nowe słowo. I dopiero na miejscu piątym, gdy zakończymy słowo droga, pojawia nam się nowy wyraz, ponieważ to droga samo jest swoim początkowym fragmentem, pojawia nam się dwójka. Analogicznie wypełniamy tą tablicę dla wszystkich pozostałych słów i maksymalna wartość, jaka pojawi nam się w tej tablicy, będzie wynikiem. Zauważmy, że w tym przypadku będzie to wartość 4. Przyjrzyjmy się jeszcze tej tablicy dla słowa drukarka. Co tu się dzieje? Ta jedynka, która się tutaj pojawia po raz pierwszy, odpowiada temu słowu DR. Zauważmy, że to słowo występuje jako wspólny fragment tych wszystkich słów tutaj. Dalej, po raz pierwszy wartość 2 pojawia nam się tutaj, dzięki słowu dru. Zauważmy znów, że słowo dru jest wspólnym fragmentem tych wszystkich wyrazów. Znów trójka pojawia nam się na czwartej pozycji, ponieważ tutaj mamy słowo druk. I na pozycji ósmej, jako słowo drukarka, pojawia nam się tutaj czwórka, która jest wynikiem dla tego przykładu. Zastanówmy się teraz, w jakiej złożoności czasowej oraz pamięciowej działa nasze rozwiązanie. Przede wszystkim na początku musimy posortować wszystkie te wyrazy. Wiadomo, że sortowanie n wyrazów odbywa się w czasie liniowo-logarytmicznym względem ich sumarycznej długości. Ponadto, co robimy dalej? Dalej przechodzimy po kolei po wszystkich wyrazach i porównujemy ich początkowe fragmenty. Zauważmy, że porównanie początkowego fragmentu dwóch wyrazów możemy wykonać w czasie liniowym. Wystarczy dla każdej literki po kolei sprawdzić, czy jest, jak długo będzie ona taka sama jak literka wyrazu poprzedniego. Więc tą fazę wykonujemy w czasie liniowym. Zauważmy również, że wypełnienie tej tablicy również wykonuje się w czasie liniowym. A więc sumaryczny czas, jaki poświęcimy, aby znaleźć wynik w tym zadaniu, to jest czas liniowo-logarytmiczny. Teraz przyjrzyjmy się pamięci. Co my potrzebujemy pamiętać w tym rozwiązaniu?
W tym rozwiązaniu potrzebujemy pamiętać wszystkie wyrazy, które wczytaliśmy, aby je posortować, oraz wystarczy nam pamiętać jedną tablicę, której komórki będziemy aktualizować, przechodząc po tych wszystkich wyrazach. A więc pamięć potrzebna do zaimplementowania tego rozwiązania jest liniowa. Takie rozwiązanie otrzymywało maksymalną liczbę punktów za to zadanie. Dziękuję.